Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj zaczynamy od obozu żelaznego Mike'a i udania się do Riki. To jest nasz kolejny quest, jaki napotkaliśmy w grze. Zdaje się, że przez radio został nam dany. Ktoś jest przy bramie. I lecimy. Ktoś się tu dobija po lewej. Aż zerknę, co tam się dzieje. Co tu się wyprawia? No nie wiem. Trudno. Właśnie takie mam doświadczenie z tymi znakami zapytania, że o, witaj. Jest zawsze wiadomo, o co chodzi. Whatever. I mój motor. Lecimy do Riki. Czekaj, otworzę bramę. A jest tutaj, dostępne zlecenie, trzeba do niej zagadać. Hej, Rick. What do you want, do you want? Hej, Ricky, mówiłeś, że masz dla mnie robotę. Tak, Dick. Słuchaj, pamiętasz Shane'a Riley'a? Wszyscy mówili mu Red. Red Riley. Nie kojarzę, ale niech zgadnę. Rudy? Co, rudy? Nie, miał takie buty ze skóry grzechotnika, pofarbowane na okropny czerwony kolor. Ale trzeba przyznać, że robił wrażenie. No, założę się. W sumie nieważne. Trochę dla nas jeździł swego czasu, aż jednego dnia przestały mu się podobać nasze kredyty. Więc o tak, zabił Lindsay Fuller. Kogo? Lindsay. Pracowała przy dostawach przed Blair. Czekaj, zabił nieuzbrojoną kobietę? Nie no, była uzbrojona, ale nie spodziewała się strzału prosto w głowę. Słuchasz mnie w ogóle? Red ją zabił, opróżnił jej chatę z zaopatrzeniem i zniknął, zanim ktokolwiek się zorientował. Uszło mu to na sucho. A to Sukinsyn. Dokładnie tak. On i jego ludzie byli widziani w Camp Pioneer. Nawet nie musisz prosić. Mam taką zasadę. Odnośnie zabijania kobiet, wiem. Więc wiedziałam, że się tym zajmiesz. No, jak już mówiłem, zajmę się tym. Co jeszcze możesz mi o nim powiedzieć? Niewiele. Ale jest coś. Gość żuje tytoń. Słyszałam, że jest tak uzależniony, że zbiera niedopałki, wyjmuje siano, a potem pakuje je sobie do ryja. O, paskudny zwyczaj. To teraz mam dwa powody, żeby go zabić. No, tylko uważaj, Dick. Tankowanie. Ty po swój motor? Tylko się rozglądam. Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. 10 koła. Zobaczmy, czy przypadkiem coś tutaj się... A, silnik już. Bo już mam drugi poziom i sobie kupiłem pewne rzeczy. Nie mam drugiego, mam pierwszy. Ale drugi za chwilę. Ha! Potrzebuję około 400 tylko repy. To właściwie jeden quest. Ej, co to ma być? Zobaczcie, ten znak zapytania teraz jeszcze bliżej mnie, jak siadłem na motor. Tylko się rozgląda, dobra? Nie, no sprawdzę to jeszcze raz. O co tu się rozchodzi? Nie mam pojęcia. Dobra, idę stąd, bo to strata czasu. Czy ja mam naboje? To jeszcze sprawdzę, zanim pójdę dalej. Jak tam? To trofea. Co ja robię? Co ja robię? Tutaj jest ammo. Witaj. Cześć. Jak tam leci? No, bym poszedł. Cała reszta jest git. No. Do pistoletu to już nawet nie kupuję, bo nie używam tego. Już na tym etapie gry to powiem wam szczerze, że no z amunicją nie ma problemu, nie? Ja rzadko nawet wyjmuję dodatkowe ammo z motoru. Z tego bagażu, który mam przy sobie. Zdarzyło mi się to tylko raz do tej pory. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony. O, damn it. Nawet nie miałbym jak naprawić motoru, bo nie mam złomu, widzę. Średnia sytuacja. Jedź, wiedź.
Ten niedźwiedź to cały czas tutaj. Już go raz zabiłem. Ładnie. Nie właśnie w drogę. Ej, dużo się tu dzieje. Więc przejadę po prostu tak trochę koło tego. Zobaczymy, może będą tu jacyś ludzie do uratowania. Jeśli tak, to pomogę. Jeśli nie, to trudno. Żeby... Ej, czyżby tam była jaskinia z Ordą? No tak mi się wydaje właśnie. Ojoj, motor dymi. Nie powinienem był wjeżdżać w te zombiaki. Jest tu coś do zebrania? Dobra, dojadę pewnie. Byleby tylko w nic już nie stuknąć. Wytrop Reda Rileya. Jakaś strefa wojny. Kurde, tylko jak tu się zacznie zadanie już, to nie będę miał szansy na znalezienie złomu. Hej, Ricky, jestem w Camp Pioneer. To jakaś, kurwa, strefa wojny. Co się dzieje? Są tam może nasi ludzie? Nie wydaje mi się. Wygląda na to, że zabijają świrusy. Nie martw się, znajdę go. Deacon, bez odbioru. Aj. O, jest z przodu. Czyli jest szansa na złom duża. No i? Pięknie. Piąteczkę poproszę. I jest elegancko. Najpierw sobie tu naprawię. Byle starczyło. Jest. A jak tam moja broń? 100%. No i świetnie. Gramy! Paliwko. Dobra, można lecieć dalej w takim razie. Co tu się zadziało? Słyszę traszki. O nie, są tam. Bardzo nie lubię tych małych, skaczących dziadostw. Bardzo duża szansa, że się zginie. Dobra, Red. Gdzie ty do diabła jesteś? Traszki, cholera. Zabijają traszki. Okej, a to co? No dobra, tak. Kiepy, tak. O, jestem dziad. Jak zeskoczą, to od razu na łeb mi zeskoczą, nie? Dobra, zobaczę, czy mam bandaży full. Mam full. O kurde, bardzo ładnie, ale mołotowów zero. Chodźcie. Kok. No dalej. Oj, dobra, nie, to nie. Ślady butów. To wygląda jak... Takie odciski zostawiają tylko przy połowie buty kowbojskie. A to co? Wirusy! Jeden i drugi. Świetnie. O, selfie stick? Przerzuty tytonia. Nie. To nie selfie stick.
Dobra. No, ładnie się tu poskładali. No, Max. Więcej śladów. Tak, tędy. Kuźwa, jak można tytoń rzuć? Co to za jakiś psychol? O, krap. Ale to szybkie dziadostwo. O, dobrze, że na hita padają przynajmniej. A co tutaj mamy? Drewniana skrzynka. Ja składował sobie. I kolejne ślady butów. Good job. 3 na 3. O ja. Idą tutaj! Wirusy! Kurwa, diabła! Biegaj! Dopiero zaczynamy! No pięknie, szczyny, Jezu. Jak cię przyciśnie, to nie ma zmiłuj. Dobra, z powrotem widzę, że mnie cofa. Camp Pioneer. Gdzie ty się kurwa chowasz, Red? Przecież musisz chodzić! O, jest na dole laska jeszcze. No, udało się jej. Na razie. Lay down. Dobra, czas zużyć trochę bandaży i zrobić, żeby się zrobiło miejsce na tworzenie. O właśnie, idealnie. Matki. Przeszukaj chaty, aby znaleźć Reda Rileya. Cóż to? Znajdźka. Poznaj obozowych kadetów. Turystyka, znajdźki. Kurczę, wszystkie chaty mam szukać? O, really? O, krap. Dobra, koniec tego.
wpadłaś do środka? O krap! Jeszcze nie patrz! No, żarty jakieś. Kurwa, koniec nabojów. Luzik. W dobrym momencie przynajmniej. Dobra, wezmę sobie to już, jak przy tym stoję. Camp Pioneer, wielki kemping. Znaczniki historyczne. Gdzie te domki? No to ja zacznę od tamtego, gdzie strzelali. Może akurat. Wow! Nie ma to jak broni krótkiego zasięgu. Akurat w tej grze to ona wymiata na 100%. Szukać chaty, aby znaleźć Reda Rileya. Dobra, tu go nie ma, koleżki. Tylko, jak oni weszli tam na górę? Ha? Ok. O! O proszę. Bomba zbliżeniowa. I rurowa. Dobra, gdzie te ludzie jeszcze tutaj? Tu jest. Aj. Leżysz, mistrzuniu. Dobra, mam przeszukać chaty. Tutaj byłem, to lecę do tej. Może chyba się w jednej z tych chat. Teraz się ma! Ktoś strzela! No, nieźle. Dobra, jest tutaj. Watch! Skubany! Ale mi dojechał. Dobra, leżysz. Buty Reda Rileya. Faktycznie czerwone były. Jaki kolor? No, ładnie mi wyjechał tym toporem. Dobra broń. Czy dobry damage. Ciut lepszy od mojego, ale... I tak nie jest lepszą bronią. Co mi po takim toporze jak po paru strzałach się rozsypuje, nie? Dobra, właściwie to chyba już tyle. Nikogo, nikogo. Do motoru go. Wracaj po to. O. Teraz jestem really full. Siedemset. Mogę sobie chyba siupnąć szybko podróżą. Tak jest. Brama. Ktoś tam jest.
Otwieram bramę. Poddanie tego questa powinienem mieć już drugi poziom reputacji. Oby. Hello, Ricky. Let's talk. Hej. Hej, Ricky. Znalazłem go. Deacon, co za ulga. Lindsay miała kilka bliskich osób. Dam im znać. Jasne. Okej, okay, to do zobaczenia, Ricky. Jest! 1150. Bardzo ładnie. Czyli level up. A jak level up? To na zakupy. Wzrost zaufania. Okej, okay, jedziemy. Silnik jest, to jest. Sakwa drugiego poziomu. Bank, kurde, ale masa. 1600, no dość droga, ale i tak to biorę. Bo zanim trzeci poziom tutaj w klepie, to ojojoj. Tyle, że nie jestem do końca przekonany, co ta sakwa mi w ogóle da, nie? Jak ja i tak nie używam tyle amunicji. No ale cóż, kupię. Bak, wiadomo. O, on to jakiś dużo większy to akurat nie jest. Ale nie będę oszczędzał na tym. Rama. Co to daje? Zwiększa liczbę uszkodzeń, jakie może znieść twój motocykl. Kosztuje 1800, a różnica jest naprawdę nieznaczna. Dlatego sobie to... A nie, chociaż sobie tego nie oszczędzę, bo ta z trzeciego poziomu kosztuje tyle samo, a jest to tylko zmiana wyglądu. Natomiast co by nie było, poczekam z tym, bo może mi zabraknie hajsu na coś, co naprawdę będzie potrzebne. Zmniejsza liczbę uszkodzeń, jakie otrzymuje twój motocykl. Tłumienie, wytrzymałość. No, tłumienie, całkiem fajna rzecz. Kolejna, kurde, kosztowna sprawa. Dobry towar, trwały i porządny. Jedziemy dalej. Jest nitro drugiego poziomu. Hehe. Ładnie. Czas trwania. A ja nie mam... Mam w ogóle? Obecnie wyposażono. Brak nitro. No, czyli tu jest drugi poziom. Kolejne 1500. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Ujojoj. Drogo się zaczyna robić. Co tutaj? Przyczepność? No to na stówę dobiorę. Którą? Tańszą. I tak jej nie widzę. No i ostatnia rzecz. Widelec. Zwiększa liczbę uszkodzeń. Znowu uszkodzenia, ale to tłumienie ma. 800. Dobra. Czyli zostało mi chyba tylko rama dwójka. Która właściwie naprawdę dużo nie zmienia. Tak. Zawieszenie, nitro jest, opony są. Wszystko jest. Została tylko rama do kupienia. Tankowanie. Dobra, załatwione. Wygląd. Wygląd jest ok. Lakier. Akcenty, rama. Aha. 10. No, to fajne takie. Biorę to. Przynajmniej widać ten motocykl. Teraz. Albo nie. Nie, słabo to wygląda. Ten jest git. Tu. To jest akurat kiepskie. Lepsze jest malowanie całe, takie jak to na przykład. I zostawiam to, co mam, czyli ostra jazda. Dobra, jasne. All done. Ale teraz mam motor odpicowany. Badaj, kiedy chcesz. O ile nie ma tutaj kolejnego żadnego obozu, no to już jest full wypas motor. No, oczywiście jeszcze sakwy trzeciego poziomu, ale to już nie wpływa na wygląd. Broń. No, proszę. Z tego co pamiętam, to chyba miałem wziąć pacyfikatora, tak mi się wydaje. Jeszcze raz, to nie, bo to jest tak jakby snajperka, tyle że zamiast broni, która ma być jakimś automatykiem szybko strzelającym. To też nie. Nie? Ej, zaraz. To też szybko strzela. Moment. Szybkostrzelność jest słaba tutaj. Dobra, to omijamy. To jest całkiem spoko. Tylko ma, kurde, ponad połowę mniejszy magazynek. No to lipa.
To zdecydowanie nie. Ale i tak później kupię, żeby sprawdzić. Chociaż kurde, patrz. Ma chyba trzykrotnie, nie, trzykrotnie nie. Dwu i półkrotnie lepszy damage. Ale szybkostrzelność tragicznie mniejszą. Kupiłbym to. I chyba to kupię. Ale tylko i wyłącznie, żeby sprawdzić, jak to będzie się sprawować. Bo to zdecydowanie nie, bo ma o połowę mniejszy magazynek, a właściwie plusów w stosunku do tego, co mam, to jest mało. Słot 10. To mógłbym kupić. Jest jeszcze szybciej. Nie, ta szybkostrzelność, ten mały paseczek zielony nie równa się stracie 5 naboi w magazynku. Trochę lipa. Wyzwoliciel. Słabo z tymi brońmi, muszę powiedzieć szczerze. Wiem, że lubisz moje towarzystwo, ale... A tutaj ze snajperek? To raczej tą snajperkę, żeby nie musieć już celować w głowę konkretnie. Tylko, że tutaj potrzebuję jak zwykle trzeci poziom, nie? Dobra, kupię sobie tego pacyfikatora, co by nie było, żeby sprawdzić, jak to będzie się zachowywać, bo może ja w ogóle tak naprawdę nie potrzebuję strzelać szybko. No bo przemyślmy to. Jeżeli ja walczę tylko i wyłącznie z ludźmi, bądź pojedynczymi zombiakami, to potrzebuję raz trafić celnie i zabić. I nie potrzebuję wielkiej szybkostrzelności. Natomiast jeżeli idę na hordę, to jak najbardziej potrzebuję szybkostrzelność. No to jest dobra droga dedukcji, tak mi się wydaje. Czyli pacyfikator byłby... Ale zaraz, jaką on ma celność słabą. To też trzeba brać pod uwagę, nie? Poza tym kosztuje swoje 2,5 koła, to jest kurde kiepska sprawa. To tutaj 2 koła to szkoda na normalnie kasy. Zamiast tego co mam, nie? Pacyfikator, ta celność mnie niestety deprymuje. Ale nic. Wezmę go i sprawdzę, jak on będzie się zachowywać. Pyk. Wiesz, nie mogę ręczyć za ten sprzęt. Nie możesz ręczyć. No to słaba to jest recenzja. Tyle powiem na ten temat. No to jest kurde. Kozak. Kontrapacyfikator. Oj. Nawet celność ma shotgun lepszą. No to ja nie wiem, co to okay. będzie z tym. Ej, zaraz. Jeszcze nie skończyłem. Amunicja do karabinu. No. Aha, teraz mam 2 sakwy. No to jadę z sakwą. Kolejną, pyk. Magazynek pacyfikatora. 3 poziom potrzebuję. Teraz to nie jestem pewny do jakiego obozu będę chciał kupować, znaczy dodawać reputację, nie? Błyskowo-hukowy. Ale wydaje mi się, że do poprzedniego. Zdecydowanie. Dobra. Bo tam są magazynki. Tylko zaraz jeszcze muszę coś sprawdzić. Gdzie ja mogę zmienić broń? Gdzie jest ta szafa z bronią? Może u niej będę mógł zmienić? Jest szafa. Pewnie, że jest. Podstawa. Oddawaj to. I teraz zobaczę, czy mogę... Nie mogę u niej magazynka kupić. No widzisz. To kiepsko. Dobra, dawaj pacyfika. I zobaczymy. No dobra. Jak to będzie wyglądało. Sakwy, znaczy, no, magazynki mam 2. Świetnie. Dobrze. Gdzie teraz? Zabierz żelaznego Majka do jaskini lawowej Metolius. Jedź do dawnego obozu Niro, odwiedzić pomnik Sary znowu. Czy to jest żart? Dobra, idę do Majka. Po co? Co mi ten Mike? Kilka miesięcy temu byliśmy w Chodź, Mike. Idziemy na przejażdżkę.
Dick? Dziadek? Myślałem o tym, co mówiłeś. Na temat zrobienia czegoś, żeby się tu przydać, żeby odpłacić się jakoś obozowi. Mów dalej. Masz trochę czasu? Chcę ci coś pokazać. Tak, mogę ci poświęcić minutę lub dwie. Będzie potrzeba więcej. No to gdzie idziemy? Byłeś kiedyś w jaskiniach na północ od jeziora? Byłem. Chodź, zobaczymy, czy nadążysz. Dobra. Ruszajmy. Bez motoru? Boże, 400 metrów bez motoru? Czy wyście osowieli? Dziś rano i tak mam robotę na moczarach. Zobaczę, czy jakieś świrusy utknęły tam w Płocku. Kiedy ostatnio tam byłeś? Chyba będzie parę lat. Kiedy byłem dzieckiem, praktycznie mieszkaliśmy w tej cholernej jaskini. Mój staruszek uważał się za geologa. Słyszę jakąś parę, znaczy... Nieźle. Chyba Skizo właśnie znalazł nowego gościa do tej roboty. Skizo, to sobie może, wiesz co. Ojoj. W każdym razie, jak mówiłem, całymi godzinami gadał o tym, jak powstawały. Kiedy strumienie lawy twardniały, ale w środku wciąż płynęły jak jakieś zasklepione rzeki. Mamy te wszystkie wielkie jaskinie, które przyciągały turystów, jak Metolius. Ale jest ich w okolicy o wiele więcej. Dobra, dobra. Wychodzimy na autostradę. Musimy być cicho. Ja potrzebuję złomu. Wow. Jezu Chryste. To po to mnie tutaj przyprowadziłeś, żebym powąchał stado świrusów. Dobra, dobra. Idziemy za nimi. Czekaj, czekaj, za nimi? A gdzie niby idziemy? Zobaczysz. Chodź. Zbliżaj się za bardzo. Nie wychylaj się. Gdzie one? Tam. O kurde. O, to jest dopiero horda. Co my do diabła robimy, Dick? To jest wyjątkowo głupia akcja, nawet jak na cholernego włóczęgę. Czekaj, czekaj. Pamiętasz, jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii? Blokujących 97 i 5? Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś. Te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami. Wydaje mi się, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl. Od ponad roku kręcę się po syfie, wykonując zlecenia. Boozer tak samo. Ricky, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiłem? Niemało. Tak, niemało. Ale liczebność nie spada. Do czego zmierzasz? To przez te hordy. Każdej nocy przez autostradę Sentiam przewala się ciągły strumień świrusów. Całe tysiące. I napływa do Doliny Lost Lake, na północy gór kaskadowych. I myślisz, że idą z Kalifornii? Autostrada jest zamknięta. Nikt od lat nie był na południu na przełęczy Sentiam. Dla hord nie jest zamknięta. Zamknięta jest właśnie z powodu świrusów. Ale chodzi mi o to, że każdej nocy napływają do nas hordy, a my nie możemy zrobić nic, żeby je powstrzymać. Dokładnie tak. Swego czasu straciliśmy mnóstwo ludzi, próbując. Tak, wiem. Byłem tam. A każda przechodząca horda zostawia za sobą maruderów, albo rozdziela się i rozprasza. I właśnie przez to mamy wszędzie świrusy, jak okiem sięgnąć. Nie trzeba ich wcale widzieć, żeby czuć, że są niedaleko. Jak znajdziemy sposób na powstrzymanie hordy, może uda nam się zrobić postępy, zmniejszyć ich liczbę. Byłoby bezpieczniej. Więcej ziemi pod uprawy, irygacja. Właśnie. Dobra, to jak mamy to zrobić? Dobrze wiesz, że nie masz szans w starciu z jakiej tam hordą. Właśnie tak. A niech to chuj strzeli. No. Chowają się tu cały dzień, hibernując, czy co tam te świrusy robią. Czyli myślisz, że powinniśmy? Tak. Wysadzić je w diabły. Wsadzimy dynamit tam, tam i tam.
Zawalimy im tę górę na łby i odetniemy to miejsce. No dobra, uwięzimy tu kilka setek, ale co to zmieni? Nie, nie rozumiesz. Zapieczętujemy to. Może wtedy nie będą miały gdzie spać. A może ten szlak szczyn i gówna przyschnie, straci moc i inne przestaną przychodzić. Jasne. Dobra. Dobra. Przekonałeś mnie. Okej, chodź, wracamy. Będzie akcja. Dobra, kolana mi się trochę rozgrzały. Zobaczmy, czy nadążysz. Jasne, okej. Powiedz, kiedy niby szwendanie się po syfie zrobiło z ciebie eksperta od świrusów? Śledzisz je w wolnym czasie? Sprawdzasz, co je napędza? Nie zupełnie. To skąd niby to wszystko wiesz? Co zrobi Horda? Albo gdzie śpią? Kilka dni temu jechałem na północ od krateru Belnap, kiedy przeleciał śmigłowiec. Śmigłowiec? Co ty gadasz? Posłuchaj mnie. To był czarny helikopter. Jedna z tych maszyn Niro, które latały wszędzie, kiedy wszystko się spierdoliło. I ty widziałeś taki śmigłowiec? W locie? Poszedłem za nimi i ukradłem im radio. Próbowałem ich wytropić, zobaczyć, czy mają tu jakąś bazę i zapasy. Sprawdzić, czy federalni wciąż dychają. Łapiesz, nie? Prowadzą tutaj badania terenowe na świrusach. Obserwują je. Mają potrzebne zasoby, podczas gdy my głodujemy i walczymy o życie. Jechałem za nimi do jaskiń Grotto. Wiesz, których? Wiem. Rozstawili tam czujniki ruchu. Sprawdzali, ile świrusów kręci się w jaskini za dnia i... A Mike, były ich tysiące. Tak, mówisz. Powiedzieli, że świrusy z całych gór kaskadowych na południe od Crater Lake i na północ aż do Smith Rock hibernują w tych powulkanicznych jaskiniach. Dlatego, jak wysadzimy te jaskinie, przerzedzimy ich szeregi. Hej, ten twój pomysł jest całkiem niegłupi, ale taka akcja będzie wymagała naprawdę dużo... Chciałem, żeby Lost Lake było bezpieczniejsze, a to idealne rozwiązanie. Jasne. Jasne, słuchaj. Jest kilka rzeczy, które muszę zrobić, okej? Ale za kilka minut musimy się spotkać na moście. Wiem, skąd wziąć dynamit. St. John, miałeś być na farmie godzinę temu. Mój ziomek mówił, że czeka na ciebie łopata. Słuchaj, Skizo, bo widzisz, jestem zajęty. Wiesz, żelazny Mike i ja właśnie wybieramy się na wyprawę. Ty, żelazny Mike? Ruszysz tam dupsko dzisiaj, albo ty i ten twój kaleki chłoptaś skończycie po uszy w gównie, zrozumiano? I to bez jebanych wioseł! Tak, tak, zaraz się tym zajmę. Bez odbioru. Czy on sobie jaja robi? Co tam? Nic. Chyba trzeba koleżce pokazać szacuneczek. Bracie, ja idę, gdzie ja? Aha, my się spotykamy po prostu. Gotowy? A gdzie jedziemy? Tym razem będziesz musiał mi zaufać. Dobra, no to gdzie teraz? Wiesz może, co wydobywali w tej okolicy? Tak, rtęć czy coś takiego. Zgadza się. Cynober. Pozyskiwali rtęć z cynobru. Ludzie ze wschodu myśleli, że są tu kopalnie złota i srebra. Ale gdzie tam? Na początku XX wieku cynober warty był więcej niż złoto. W kopalni potrzeba dynamitu. Do poszerzania, tworzenia nowych tuneli, usuwania zawałów i tak dalej. A żeby móc go używać, trzeba było zarejestrować się w hrabstwie i przekazać komisarzowi kopię kluczy do swoich skrzyń. Zaraz, administracja hrabstwa? Gdzie to w ogóle jest? Myślałem, że wiesz, w dawnym budynku federalnym. W dawnym budynku federalnym? Tym w Sherman's Camp? Jezu, Mike! Pogięło cię? Mówiłeś, że twoja noga nigdy więcej tam nie postanie. Tak? Nie pamiętam. Byłeś pijany.
po tym, jak zginął Joe. A mówiłem dlaczego? Nie. Tutaj. Skręć tutaj. Jesteśmy. Mike, tam będziesz się od nich roić. Serio, to nie jest dobry pomysł. Wystarczy, że pogoda się utrzyma. Dobra. Widzisz to? To stary budynek federalny. To tam idziemy. Okiroki. Nie szukajmy kłopotów. Trzymaj się z dala od budynków. Chodź, musimy kierować się w tę stronę. Czekaj, Mike, złomu potrzebuję. Ale by był ja, jakby teraz syrena była z tego. Uff. Piąteczkę, proszę. Aj. Almost. Po prostu chodź za mną. Klucz znajdziemy przy komisarzu. Ale wiesz, gdzie on jest? Gdzie jest jego ciało? Tak. Chyba tak. Słyszałeś, co się tutaj stało? Ach, wszyscy zostali wybici. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Komuś tam udało się uciec, a byłeś wśród nich. Zgadza się? Tylko dwóm osobom. Mnie i Noże. Ale to nie świrusy nas załatwiły. A. Co masz na myśli? Tutaj. Faktycznie. Celownik to nie jest najlepszy w tej broni. Nie wiem, czy to się nada do czegokolwiek. O mój Boże. Co do chuja, Maj? Po dwóch tygodniach skończyła się amunicja. Wtedy zawarli rozejm. Spotkali się. Właśnie tam. Czuliśmy, co się kroi. Czuliśmy, co się kroi i byliśmy gotowi. Walka nie trwała długo. Ale była paskudna. Okazało się, że jednak mieli amunicję. Kurwa. No i widzisz, co narobili. Jak mówiłem, po wszystkim z miasta wyszły tylko dwie osoby. Czasami żałuję, że byłem jedną z nich. Komisarz to ten gość w garniaku księgowego. Zabierz mu klucz i wynosimy się stąd w cholerę. Gówno cię obchodzi pieczętowanie jaskiń. Przyprowadziłeś mnie tutaj. Przyprowadziłeś mnie tutaj, bo chciałeś, żebym to zobaczył. Nieprawda. Dobra, masz ten klucz? Zdobędziemy mapy tych kopalń, tak jak mówiłem. I będziemy mieć dość dynamitu, żeby zapieczętować każdą z jaskiń w dolinie. Pieprzenie. Co do jednego masz rację. Nie żałuję, że to widziałeś. Nie nadążam za tobą, Mike. Mam na myśli nadciągającą wojnę z wieczystymi. Tę, na którą tak napala się Skizor. Myślisz, że obchodzi go, kto zginie? Po którejkolwiek stronie? Dobra, chodź, miejmy to z głowy. Są drzwi. Wszystko zamknięte na głucho. Zamknięte. Chodź. Musimy dostać się na górę. Śmierdzi, jakby coś tu umarło. Traszki. Tak, czuję je. Kiepska sprawa. Nigdy nie przepadałem za dzieciakami. Grały mi na nerwach. Nie dogadywaliśmy się w tej kwestii z Elizabeth. Niech Bóg ma w opiece jej duszę. Nie lubiłeś dzieci. Wow. A myślałem, że lubisz wszystkich. W zasadzie prawie nikogo. Ale większość toleruje.
Nawet przemądrzałych włóczęgów. Chodź. Naruszaj. Co z tym kolesiem nie tak? Dobra, idę sam. Okej. Dobra, to jest to. Mamy mapy wszystkich kopalni, na których widać, gdzie gromadzą dynamit. Dobra, chodź. Słyszysz to? No. A co spodziewasz się? Będzie dym. Nie. Chyba mogę na ciebie liczyć. Ej, ja nie wszczynam burdy. Dobrze wiem, jak je kończyć. Trzymaj się za mną. Ej, umiem o siebie zadbać. Nie mówię, że nie, ale pamiętasz, jak ostatnio byliśmy w syfie? Jak mówiłem, trzymam się za tobą. O Boże, jak ja mam z tego wycelować? O lol. A, no i co? Czyli to jest po prostu shotgun. Ej, nie jest zły na razie. Celność stuprocentowa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Joni. Gdzie ten ziomek jest tu? Ło! Nice! Lol, ej, nie jest źle, naprawdę. Złom. O kurde, no ładowanie to on ma tragiczne. Już skreśliłem tą broń. Pomimo no fajnego damage'u i jednak celowania całkiem spoko. Dostał czy nie? Chyba nie. Tam zobaczymy. Chodź. Leżeć. No shotgun po prostu i tyle, nie? Gdzie ten ziomek jest? Boże, ile tu ich jest wszystkich. Naprawdę sporo. Dobra, z takiej odległości to ja mu nic nie zrobię. Moment, spróbuję sobie tutaj uzupełnić trochę jednak cały ten ekwipunek, którego mi brakuje.
A dużo tego nie jest, na szczęście. Czy my dobrze idziemy? Jezu, ale burdel! Teraz już wiesz, dlaczego nikt nie zagląda do Sherman's Camp. Jeśli Adi dowie się, że tak ryzykujesz, ostro się wkurwi. A skąd niby miałaby się dowiedzieć? Ja nic nie powiem. Siadaj, ziom. O, Nitro. Tym się jeszcze nie miałem okazji bawić. A wracając do wieczystych, czemu chciałeś, żebym zobaczył to gówno? Wiesz, Dick, kiedyś myślałem, że byliśmy do siebie bardzo podobni. Serio? Tak? Bo masz wszystko w dupie. Niby zależy ci na przyjacielu, nie chcesz, żeby zginął, ale na mnie, czy na jakiejkolwiek innej osobie, szczerze wątpię. Wyłącznie dzięki temu żyję. Tak, to prawda. Ale wiesz co? Takie podejście też może cię zabić. Dobrym ludziom z Sherman's Camp też przestało zależeć na innych. Nawet na towarzyszach. Łatwo zabić człowieka, który jest dla ciebie tylko kawałkiem mięcha, który stoi ci na drodze. Skizo chce pozabijać wieczystych, bo uważa, że nie są już ludźmi. Nie liczą się. Po prostu stoją mu na drodze. Ja tego nie kupuję. Nie zgadzam się. Wiesz, Skizo, on myśli, że jestem pacyfistą. Znaczy, lubi mnie tak nazywać, bo sądzi, że przeze mnie wszyscy zginą. A tak będzie? Mike, wszyscy przez ciebie zginą? Świrusy nie będą żyć wiecznie. A jak już znikną, będziemy potrzebować ludzi, żeby zebrać to wszystko do kupy. Hej, słuchaj, hej! Carlosa i jego wieczystych nie cierpię tak samo jak Tucker, czy Copelanda i jego cholernych prawdziwków. Rozumiesz? Ale słuchaj. W tym rzecz, Dick. Nie będę za wszelką cenę ich zabijać. Już się w życiu nazabijałem. Nawet jak Carlos po ciebie przyjdzie? Rozejm przetrwa. Mogę się założyć. Ja tam bym to ścierwo wyczyścił jednak. 400! Za taką długą misję z tobą, koleżko. Przepis. Robiliśmy różne rzeczy. Jaki to przepis? Jest! Wabik! Super! Wabik to jedna z najbardziej potrzebnych i przydatnych rzeczy do rozwalania hord. Co jest tam potrzebne? Samochodowy alarm? Are you crazy? No słabo. To ja nawet nie mam alarmu, ani jednego do tej pory nie zdobyłem. To nie wiem, jak to mam zrobić. Bomba zbliżeniowa? O! Ciekawe. Bomba dymna, to jest lipa. Nie, Mike, nie nastawiałbym się. Twój rodzaj nie przetrwa. Też mi się tak wydaje. Zgadzam się ze Skizem. Czyści to nie są ludzie. Tak jest. I ja jestem tego zdania również. Dobra, co jest kolejne do roboty tutaj? Niro, Sara i jakieś nowe lęgowe. No to teraz będziemy jechać zapewne z tym Niro i Sarą, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A ja zapraszam was do komentowania. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Ja się z wami na razie żegnam. Cześć!